Koszykarki Pompax Tęczy Leszno były o krok od wygranej z Widzewem Łódź. Leszczynianki grały do końca ostatniej sekundy, ale nie udało im się odrobić strat i mecz zakończył się wynikiem 72 do 65 dla Widzewa. Pierwsze dwie kwarty należały do Łodzianek, które bardzo dobrze radziły sobie na boisku i zdobywały punkty za punktem. Tęczowe musiały cały czas gonić wynik, a ich rywalki nieustannie się napędzały. W drugiej ćwiartce kibice mogli oglądać emocjonującą, Wymianę ciosów między zespołami, która poskutkowała objęciem jednopunktowego prowadzenia przez leszczynianki. Nie cieszyły się tym jednak długo, bo już po chwili zawodniczka widzewa wykorzystała dwa rzuty wolne i do szatni zawodniczki schodziły przy wyniku 37 do 35. Łodzianki po przerwie wyszły na boisko niesamowicie zmotywowane i wygrały trzecią kwartę 28 do 14, co dało im przewagę 15 punktów przed ostatnią ćwiartką. To był istny popis ich skuteczności. Jednak Leszczynianki nie miały zamiaru odpuścić. Poprawiły kilka elementów gry i ruszyły w pościg za Widzewem. W 39 minucie na tablicy pojawił się wynik 68 do 65 i tęczowe miały tylko kilkanaście sekund na odwrócenie losów spotkania. Jednak to Widzew postawił kropkę nad i zdobywając do końca spotkania jeszcze 4 punkty. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 72 do 65 dla Widzewa Łódź.